Jeżeli będę miał jakieś kłopoty, to z góry przepraszam, albo kłopoty techniczne. Także witam panią radną i kolegów radnych tej komisji. Również witam pozostałe osoby, które tutaj widzę, będą nas obserwować. Bardzo proszę o sprawdzenie listy obecności. Łukaszu, czy będzie się nam wyświetlać ta lista? Już. Mają Państwo listę obecności. Klikamy na obecny i klikamy na przekaż. I jeżeli będzie Pan miał obecnych wszystkich, to poproszę o podanie listy. Także dziękuję bardzo. Wszyscy są obecni. Przechodzimy do porządku obrad. Czy mają Państwo jakieś uwagi co do porządku obrad? Dzisiaj mamy tylko jeden punkt, mianowicie omówienie przez przewodniczących zespołów kontrolnych swoich działań, po prostu jakie były teraz przeprowadzane. Myślałem, że na dzisiaj będziemy mieli już protokoły, ale no, widzę, że nie dotarły one do nas z podpisami osób kontrolowanych, dyrektorów kontrolowanych instytucji. W związku z tym bardzo proszę na następny raz, żebyśmy już mieli pełne, gotowe protokoły kontroli i żebyśmy mogli je omówić i zatwierdzić na komisji. Panie przewodniczący, tak. Wczoraj dostałem protokół zespołu kontrolnego pana Bubicza i pana Jurkowskiego. Dzwoniłem do pana. Ale one już zostały podpisane? Tak. Ja mówię tylko panie Łukaszu, no dzisiaj nie możemy omawiać, dlatego że wczoraj dostaliśmy, ale nie zaprosiliśmy na przykład pana dyrektora, tak. Z zarządu Drugi Mostów już nie było jakby możliwości tak. W ostatniej chwili z dnia na dzień zapraszać po prostu osoby kontrolujące. W związku z tym mamy gotowy protokół, no, ale tu by pan wypowiedział się, pan Jurkowski w tej sprawie, przewodniczący zespołu. Rozmawia przez telefon, jak widzimy. W związku z tym zanim pan Jurkowski omówi kontrolę, to poproszę pana może Stanisława Brzozowskiego o przedstawienie sytuacji i o działaniach zespołu kontrolnego dotyczącego dotacji sportowych. Czy już jest też może protokół, jak to wygląda? Mikrofon. Mikrofon jest wyłączony. Na dole taka tabelka z informacją wycisz i wyłącz wyciszenie. Teraz jestem słyszalny? Bardzo dobrze. Włączyłem wyciszenie. Wyłączył. Wyłączyłem wyciszenie. Więc mogę mówić, tak? Tak, Stasiu, możesz mówić, słychać cię. Nie słyszę, ale zrozumiałem, że tak. Więc sprawa wygląda w ten sposób. Przekazaliśmy protokół kontroli do Wydziału Sportu w piątek. Jeszcze raz wysłałem ponownie do pana dyrektora, bo najpierw wysłałem do
kierownika referatu pana Daniewskiego w piątek, natomiast jeszcze powtórzyłem do pana dyrektora Kosowskiego w poniedziałek, wysłałem i od niego właśnie otrzymałem odpowiedź zwrotną, że jak się zapoznają z tymi uwagami, no to po prostu odpowiedzą na nie, ale do tej pory niestety nie odpowiedzieli. No ja mam tutaj jakby przed sobą kopię tego protokołu kontroli, no i podpisano przeze mnie oczywiście, bo kolega Tomek Pitucha był w tym czasie na kwarantannie, no i nie było takiej opcji, żeby mógł podpisać ten protokół, ale ja w imieniu naszego zespołu podpisałem ten protokół, także no cóż, teraz tylko pozostaje nam po prostu czekać na odpowiedź z Wydziału Sportu. Dziękuję. Będziemy czekać na odpowiedź Wydziału Sportu, aż pan dyrektor się ustosunkuje do tych spraw, o których państwo tam pisali i dopiero wtedy bądź podpisze, bądź nie podpisze, będziemy ten protokół omawiać. Czyli można liczyć, że na przyszłą komisję ten protokół będzie jakby też podpisany przez pana dyrektora Kosowskiego, rozumiem? Myślę, że tak, dlatego że być może, że byłby już podpisany, no widocznie było troszeczkę za mało czasu na zapoznanie się z tymi naszymi uwagami, które zawarliśmy właśnie w tym protokole kontrolnym. No i wyszło jak wyszło. Na pewno na następną komisję już to będzie już tak. Dziękuję bardzo. Trzeba dać po prostu trochę więcej czasu. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz przewodniczącego zespołu, pana radnego Zbigniewa Jurkowskiego o krótką informację. Wprawdzie wiemy, że już dotarł protokół, ale prosimy o takie krótkie zapoznanie nas z tą częścią, bo budżet obywatelski jest bardzo szeroki i czy jeszcze są możliwości do kontrolne w jakiejś części tego budżetu. W pierwszych słowach chciałem serdecznie pogratulować panu przewodniczącemu. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Jestem bardzo dumny, że mogę pracować z panem Zdzisławem Drozdem, z panem radnym. Także niech nam żyje Zdzisław Drozd i wszystkiego najlepszego i żeby się nie trzymała żadna choroba pana przewodniczącego i jego uczniów. Wracając do tej bardzo dziękuję. Prac komisji, w pierwszych słowach chciałem serdecznie podziękować panu radnemu Marcinowi Bubiczowi za zaangażowanie się w tą komisję. Po prostu jest tyle pracy, że dobrze, że po prostu we dwóch tutaj się nawzajem wymieniamy. Po prostu jest kwestia tego rodzaju, że myślałem, że to jest bardzo mały obszar, natomiast jak żeśmy ruszyli do działań, okazało się, że w zasadzie budżet obywatelski to są cztery kontrole. Pierwsza kontrola to jest u pana Chorosia. Następne trzy obszary to jest Zarząd Dróg i Mostów, Wydział Zieleni, no i Wydział Inwestycji pana Dziuby. Więc podjęliśmy decyzję, którą żeśmy tutaj jak gdyby skonsultowali z panem przewodniczącym, że powstaną dwa protokoły. Jedna kontrola dotyczy Zarządu Dróg i Mostów i tam żeśmy już kontrolę zakończyli. Kontrola zakończona jest podpisanym protokołem. Wprawdzie protokół zawiera tylko 5 stron, natomiast nie wpisaliśmy do protokołu załączników, a załączników jest około 1000. Są 3 segregatory, bo musielibyśmy każdy parafować. Dlatego serdecznie zapraszam państwa radnych do pokoju numer 10. Tam są segregatory, w których są wszystkie dokumenty i można sobie ewentualnie czy umówić się ze mną, czy z panem radnym Marcinem Bubiczem i to wszystko wytłumaczymy, jak to wygląda. Czyli jak gdyby pierwszy etap kontroli, jeżeli chodzi o Zarząd Dróg i Mostów, jest zakończony. Natomiast w tej chwili robimy taki protokół u pana Chorosia, gdzie zawrzemy ogólnie informacje odnośnie budżetu obywatelskiego i w zasadzie dla państwa radnych, dla chętnych możemy już przypuśćmy zrobić następne dwa obszary do kontroli. To jest Wydział Zieleni i Wydział pana
kolejny wydział, także tutaj jest jak gdyby później decyzja, kto z Państwa chciałby te dwa obszary skontrolować, bo jesteśmy po szkoleniu z panią dyrektor Morą i pani dyrektor powiedziała wyraźnie, że my w czasie kontroli nie kontrolujemy wszystkiego, tylko wyznaczamy sobie pewne obszary. I my żeśmy tutaj zresztą, to jeszcze raz powtórzę, w konsultacjach byli z panem przewodniczącym Sławem Drozdem, że zrobiliśmy obszar zarządu dróg i mostów bardzo wnikliwie. Myśmy tam siedzieli w sumie do 100 dni czasu, prawda? Zarówno Marcin, jak i ja wzięliśmy sobie nawet parę dni urlopu do tego, żeby po prostu przysiąść, dlatego że no, tych bardzo dużo materiałów jest. Ogólnie mogę powiedzieć, że nie żałuję, że byłem tyle czasu w Zarządzie Dróg i Mostów, bo zobaczyłem, też dowiedziałem się o wielu różnych sprawach dotyczących inwestycji, tutaj Aleje Racławickie, po prostu dlaczego to się tak dzieje. No, tylko powiem z takich rzeczy, że w czasie prowadzenia tej inwestycji powstało bardzo dużo kolizji, które nie były uwzględnione. Poza tym wykonawcy mieli bardzo duże problemy ze zdobyciem materiałów. Te materiały w większości były gdzieś produkowane za granicą i te fabryki nie działały. Poza tym w czasie prowadzenia tej inwestycji bardzo dużo szkód materialnych dokonali osoby, które się mienią ze sobą obrońcami natury. Także po prostu następne zniszczenia były i ale to już będziemy rozmawiać na posiedzeniu komisji. Także sumując moją wypowiedź, jesteśmy już blisko końca, jeden protokół jest zostawiony. Chciałbym, żebyśmy to omawiali nie na komisji zdalnej, tylko na komisji stacjonarnej, dlatego że no po prostu potrzebne są materiały, z którymi byśmy tutaj mogli rozmawiać. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa radnych byłby zainteresowany tymi materiałami, tak jak mówię, umawiamy się w pokoju numer 10. U pana Łukasza są zdeponowane te trzy segregatory z tymi wszystkimi materiałami. I na razie tyle. Aha. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem się pochwalić, że mam dokument potwierdzający, że nie jestem na koronawirusa. Dziękuję bardzo. Szczególnie panu przewodniczącemu, bo widzę, że to jest zespół jakby wiodący w naszej komisji, także bardzo dziękuję za te wykonywane zadania. I teraz chciałbym poprosić, i tutaj rozumiem, że będą jeszcze wolne obszary, o których tutaj pan przewodniczący mówił, do kontroli, czyli sprawa Wydziału Inwestycji u pana Dziuby, sprawa zieleni i sprawa ewentualnie na przykład te są budżet obywatelski w części sportowej, w Wydziale Sportu. Też tam jest ten obszar. Także dziękuję bardzo. I teraz właśnie panie przewodniczący, jeżeli można. Proszę bardzo, pan radny Pitucha. Bo w nawiązaniu do tego, co tu mówił przewodniczący Jurkowski, pan przewodniczący przed chwilą, to ja tak nie uzgodniwszy tego z kolegą Stanisławem, ale myślę, że jest październik, jeszcze jakiś tam zakres możemy skontrolować, to chcielibyśmy, jeżeli taka będzie wola komisji, właśnie ten budżet z zakresu sportu i kultury może, z tym, że też wybierzemy sobie jakieś tam zagadnienia, bo to jest no, kilkadziesiąt projektów i jakby wiąże nam się z tą kontrolą Wydziału Sportu, którą w tej chwili żeśmy zakończyli, no tylko jeszcze nie został podpisany protokół z tamtej strony. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że mamy to w planie pracy Komisji Rewizyjnej na ten rok. Jeżeli tutaj jest część wykonana tych działań, to nie widzę przeszkód, żeby panowie z tego zespołu skontrolowali jakby tą część budżetu obywatelskiego dotycząca sportu i kultury. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce, to jeszcze może zieleń czy sprawy inwestycyjne u pana Dziuby, bo tam też na przykład w to wchodzą boiska szkolne, które są niezrealizowane jeszcze za poprzedni rok. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę przewodniczącego zespołu pana Bartosza Margula o informację o działaniach zespołu.
Przepraszam, panie przewodniczący, z informacji od tutaj informatyka, że pan Margul jest niestety na swoim laptopie, nie na tym urzędowym i informatyk nie ma dostępu, a pan Margul ma problemy tutaj z łącznością. Chyba słyszy, ale z mikrofonem ma problemy. Ja odpowiem. Proszę bardzo, pani radna Maja Zabrowska. Proszę bardzo. Witam wszystkich, dzień dobry i dołączam się do życzeń dla pana przewodniczącego. Pandemia, nie ukrywam, nie sprzyjała naszej kontroli i jakby planowi, który sobie założyliśmy, jeżeli chodzi o spotkania z panem dyrektorem Centrum Kultury. Jednak no, zobowiązujemy się na przyszłą komisję przedstawić ten protokół, ewentualnie w jakiejś tej części, która będzie dotyczyła, no bo też mieliśmy pierwotnie kilka obszarów, które chcieliśmy tam skontrolować, aczkolwiek no, będziemy się pewnie zawężać jedynie do części i na następną komisję postaramy się to przedstawić. Dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze mamy aktualne upoważnienie z tego, co się orientuje. No tak, ale gdyby było trzeba przedłużyć, to oczywiście to będziemy wiadomo się kontaktować. Przedłużymy. Dziękuję bardzo. Także w tym punkcie, który dzisiaj mieliśmy, troje przewodniczących zespołów przedstawiło swoje działania. Czy jeszcze ktoś ma jakieś uwagi w tym punkcie? Jeżeli nie, to punkt uważam za zamknięty. Przechodzimy do punktu drugiego. To są sprawy wniesione. Chciałbym powiedzieć, że otrzymali państwo pismo Piotra Cwynara dotyczące możliwości nieprawidłowości w sprawie wynajmu pomieszczeń szkolnych przy ulicy Wyścigowej, ale myślę, że tutaj mamy przewodniczącego Bubicza, Marcina, i nie wiem, czy do niego też wpłynęła ta sprawa, bo to jest skarga. I ewentualnie po wyjaśnieniu przez komisję skarg i apelacji, dobrze, wtedy podejmiemy decyzję, czy wziąć do planu pracy komisji kontrolę w tych szkołach przy ulicy Wyścigowej. No bo tam najmy rzędu 40 tysięcy złotych są niewykazywane podobno. Przepraszam, panie przewodniczący, bo coś nie, jakby ktoś, nie wiem, sapał do mikrofonu albo coś takiego, co chwilę nie słychać. Poprosiłbym pana Łukasza może, żeby tam zobaczył, czy wszystkie osoby mają wyłączone mikrofony, bo ja nie słyszę drugiej połowy zdania pana przewodniczącego. Jeśli obserwuję, to widzę, że państwo mają wyłączone mikrofony z wyjątkiem mojej osoby. W tej chwili nie wiem, czy mnie dobrze słychać. No dobra. Przepraszam, czasami są po prostu takie zakłócenia. No niestety technika jest jaka jest, nic na to nie poradzimy. Powiem tylko, że jeśli chodzi o skargę pana Piotra Cwynara, krótko, możliwości popełnienia nieprawidłowości w szkole dotyczących wynajmu, to najpierw po rozpatrzeniu przez komisję skarg i przewodniczącego Marcina Bubicza będziemy mieli informację bezpośrednią, czy należy po prostu wpisać do planu pracy na przyszły rok kontrolę w tym zespole szkół. I druga skarga, to mamy skargę pani Bożeny Dudy na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej pani Michelisowej w Lublinie. To są nieprawidłowości dotyczące opieki nad pensjonariuszami. No ale tam nie wiem, czy państwo się z tym do końca zapoznali. No w każdym razie tam są takie zarzuty, że tutaj pani, która pisze, mówi, że teściowa powinna pójść do fryzjera i powinni ją ostrzyc. Pani w Domu Pomocy Społecznej mówią, że jak da kawę albo herbatę, to ją tak ostrzygą. No tego typu
problemy są poruszane w tym piśmie i jest prośba o przeprowadzenie kontroli przez komisję, ale myślę, że jeszcze zbadamy tą sprawę, zanim podejmiemy decyzję o przeprowadzeniu kontroli w tym domu pomocy społecznej. Bo nie są to jakieś bardzo istotne zarzuty, no ale wszystkie trzeba rozpatrzeć. Czy są w sprawie wniesionych uwagi, pytania? Proszę bardzo, pan radny Jurkowski, później pan radny Pitucha. Radny Jurkowski ma głos. Dobrze, już włączony jest. Panie przewodniczący, w związku z sytuacją pandemiczną, ja uważam, że myśmy nie powinni wykonywać żadnych audytów w domach pomocy społecznej, ze względu, że są tam ludzie o bardzo dużym grupie ryzyka, natomiast my jako radni spotykamy się po prostu z wieloma osobami i taki temat po prostu w trosce o pensjonariuszy, powinniśmy ewentualnie jakieś dokumenty, żeby ktoś przyniósł do ratusza i tutaj się spotkać. Także jestem przeciwnikiem audytów robionych w domach pomocy społecznej. Fizycznie w tych domach. Rozumiem. W części się zgadzam. Proszę pan radny Pitucha. No ja bym właśnie w tym nurcie idąc proponował poprosić panią dyrektor DPS-u, żeby odniosła się do tej skargi i wtedy będziemy wiedzieli, czy dalej jakby procedować to, czy tam są jakby racjonalne powody czy wyjaśnienia. No i tak chyba, ja też przychylam się do tego zdania, że wyślemy takie pismo, tylko mówię, sama skarga, bo myślałem, że zaprosimy panią na komisję, ale ponieważ nie ma pewności, czy będzie zdalna, czy będzie stacjonarna, więc trudno taką osobę zapraszać na komisję zdalną, bo nie wiadomo, czy w ogóle by mogła jakby obsługiwać tą aparaturę komputerową. Jeżeli nie ma więcej pytań, to życzę oczywiście zdrowia Państwu. Dziękuję za życzenia z okazji Dnia Nauczyciela. I bardzo my się też dołączamy, Panie Przewodniczący. Dlatego wszystkim dziękuję. Wszystkim dziękuję i bardzo proszę, żeby wszystkie zespoły zakończyły swoje prace do następnej komisji, dlatego że później mamy już budżet, prawda, omawianie spotkania komisji i będzie ciężko jakby znaleźć czas na naszą komisję. Także dziękuję bardzo. Posiedzenie komisji uważam za zamknięte.